Obierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Zawsze gdzieś tam w głębi duszy e, pojawia się pytania, co gdyby, gdyby wszystko się potoczyło inaczej, gdyby zdrowie dopisało. Ech, jak weszliśmy z żoną i rzuciliśmy torby na środku przedpokoju? To przez tydzień nawet ich nie ruszyliśmy. My po prostu nie byliśmy w stanie funkcjonować. I jeśli by ktoś wtedy, jako z perspektywy chłopca 60-letniego, Widzisz, z wiekiem robię się coraz bardziej miękki. Mateusz Masternak, gościem TVP Sport przed galą Knockout Boxing Night 20 kwietnia w Twoim drugim domu we Wrocławiu. Witamy pięknie. Wida pięknie. Rywal Jean-Jacques Olivier, były mistrz Unii Europejskiej. Pierwsza sprawa, no, błyskawiczny powrót między liny. Potrzebowałeś takiego właśnie szybkiego powrotu poniekąd, żeby trochę zapomnieć o tym, co się wydarzyło w grudniu w Bormów? Poniekąd tak. Natomiast szukaliśmy odpowiedniego terminu. To nie jest wbrew pozorom takie łatwe, by dograć telewizję hale, żeby była dostępna. Szukaliśmy terminu troszkę w późniejszym terminie, natomiast nie udało nam się. No i co? No i pojawił się ten 20 kwietnia, więc nic nie pozostawało. Jak to brać? Oczywiście. W Wcześniej skonsultowałem to z lekarzem, z chłopakami, którzy, którzy mnie rehabilitują. Naciągali, patrzyli, no mówią, względnie, wydaje się, że okej, okay, ręki za to nie dają, że to wszystko, wszystko będzie dobrze. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę zapewnić, że jestem po trzech sparingach i wszystko jest dobrze, i jestem zdrowy. No to jest z jednej strony powiedziałbym szalona decyzja, że w tak krótkim czasie się na to decydujesz i siłą rzeczy trochę, no ta walka będzie obarczona ryzykiem, bo rywal też nie jest takim gapą, który się przewróci po, po pierwszym ciosie. No boks jest to sport kontaktowy i, i w mojej wadze każde uderzenie boli, więc jest jeszcze ta bariera taka psychiczna, gdzieś z tyłu głowy siedzi, a co gdyby. Natomiast no, teraz skupiam się na przygotowaniach. I, I tak jak kiedyś Muhammad Ali powiedział, co z tego, że Rywal ma mocne uderzenie? Jak ci nie trafi, to mu się to nie przyda. Więc co z tego, że, że miałem kontuzję, jak nie trafię w tą kontuzję, to, to nic e, się nie odnowi, i wszystko w ringu będę robił. E, będę się też skupiał na ataku, ale również na obronie. I wierzę, że w tym pojedynku odniosę zwycięstwo, bo to jest dla mnie bardzo ważny pojedynek. Rywal, jak wspomniałeś, nie przyjedzie tutaj na odwiedziny pięknego Wrocławia, tylko przyjedzie walczyć, przyjedzie zabrać mi wszystko to, co do tej pory w ringu osiągnąłem. Ale mogę zagwarantować polskich kibiców, że nie uda mu się to. No właśnie, wreszcie Wrocław, wreszcie u siebie w drugim domu. No to też dla ciebie taki będzie piękny powrót, bo powrót tam skąd de facto wyszedłeś w ten świat zawodowego boksu. To prawda, Wrocław jest, jak Wrocław się reklamuje, Wrocław miasto spotkań. Tu spotkałem się ze swoją żoną. Tutaj rodziły się moje dzieci. Mieszkam we Wrocławiu już 21 lat. To chyba jestem Wrocławianinem. I tak się układała moja kariera, że we Wrocławiu zawodową walkę stoczyłem tylko jedną. W roku 2011 boksowałem przed no, wielkim pojedynkiem Adamek Kliczko. Natomiast wtedy jakby moja walka tam nie została zauważona, bo to było tak duże wydarzenie, a moja walka tak mało istotna, że o tym pojedynku mało się mówiło. Natomiast teraz mam walkę wieczoru, mam u siebie, jest to dla mnie. Dodatkowa motywacja. Po raz pierwszy w mojej karierze do ringu będą wyprowadzać mnie moi synowie. Tak, tak chcę to zrobić, żeby kiedyś, jak będą patrzeć na mnie, jak, jak na pana po 50 bądź po 60, i będą mówić to swoim dzieciom, czyli moim wnukom: że A wy wiecie, że wasz dziadek, a mój e, ojciec, kiedyś był młody, silny. I walczył jak, jak mógł, jak prawdziwy gladiator. A my właśnie wchodziliśmy z nim do ringu, byliśmy w szatni i to jest dla mnie też taka motywacja i chcę te emocje w jakiś sposób też dać swoim dzieciom. A skąd ta decyzja? To synowie poprosili cię, że chcieliby uczestniczyć bezpośrednio w takim wydarzeniu. Jestem ciekaw ciągu logicznego tej decyzji, właśnie? Nie, to jest moja prywatna decyzja. Nawet Daria mówiła, żebym się zastawił dwa razy, bo dzieci jednak też bardzo mocno odczuwają emocje rodziców. I to dla nich z pewnością będzie duże obciążenie. Natomiast wiem, że być może żadne z nich nigdy w życiu nie wejdzie do ringu jako pięściarz czy w jakiejkolwiek innej roli. A takie przeżycie. Chłopaki moi już mają, yy, są w wieku, że liczby mają dwucyfrowe. Yy, więc na pewno te emocje zostaną im do końca życia i chcę im to po prostu dać. Nawet chciałem jeszcze więcej zrobić, ale już na to się nie zgodził mój pierworodny, który jest uzdolniony bardzo wokalnie. No i jeśli byłby yy, grany hymn. To, żeby on to zaśpiewał. Śpiewa pięknie, natomiast powiedział, że nie. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, głośno myślę, czy ten bardzo szybki powrót, czy jest w tym drugie dno? To znaczy, czy wy macie już jakiś plan na drugą połowę roku, że zdecydowaliście się na tak szybki właśnie powrót, czy niekoniecznie? Ech, odpowiem w ten sposób, że no, chcemy zrobić drugie dno. Bo jednak często w niektórych federacjach jest tak, żeby myśleć o kolejnym dużym pojedynku, o pojedynku mistrzowskim, trzeba mieć wygraną walkę. Trzeba mieć ostatnią wygraną walkę i to chcemy zrobić, żeby tak naprawdę wrócić do rozmów. Więc nie wiem, bo mnie o tym promotor nie poinformował, przynajmniej jeszcze. Natomiast jeśli ostatnia walka jest wygrana, na pewno łatwiej się będzie rozmawiać o przyszłości. Wracając do tej ostatniej walki z Billamem Smithem, no to było w pewnym sensie bardzo bolesne doświadczenie. Zastanawiam się, no jak dużo łez uroniłeś po powrocie, mierząc się z tą porażką, właśnie. No na pewno to wszystko było bardzo trudne, bardzo. I w jaki sposób to nadal jest trudne. Nie powiem, że teraz o tym pojedynku mówię z uśmiechem, z radością, bo jednak. Zawsze gdzieś tam w głębi duszy e, pojawia się pytania, co gdyby, gdyby wszystko się potoczyło inaczej, gdyby zdrowie dopisało. Natomiast e, zawsze myślę o jednej sytuacji, którą kiedyś usłyszałem i która mi w życiu bardzo pomaga. To jest historia Roniego szilca, który dostał jako 22-latek powołanie do reprezentacji Stanów Zjednoczonych jako trener. I spóźnił się na samolot. Tak strasznie to przeżył, że mówi upił się i mówi, że chciał z sobą skończyć, i tak dalej. I mówi nagle budzi się w tym amoku alkoholowym i słucha radio, i to i się stało tak, że samolot w 1980 roku rozbił się na okęciu. I cała reprezentacja Stanów Zjednoczonych zginęła na czele z naszą. E, Anną Jantar. Jantar. Więc myślę o tych kategoriach właśnie w taki sposób. To mi pomaga. Myślę, że wiele osób może ten przykład sobie w życiu przytoczyć, bo jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł. I historia jest dla historyków, a przyszłość. Mamy na nie wpływ, możemy ją zmienić, więc myślę dalej o przyszłości. Ale biorąc pod uwagę to Twoje zaplecze rodzinne, myślę, że ty nie miałeś problemu z tym, żeby w domu tymi takimi, no, bardzo trudnymi emocjami z najbliższymi się dzielić, bo mówi się, ale to jest moim zdaniem komunał, że faceci nie płaczą, ale, ale w takich <laughs> sytuacjach niekoniecznie. To już nawet nie jest kwestia łez, to jest po prostu, że ja mówią, że człowiek w sobie ma ducha, nie? No to na pewno na jakiś czas tego ducha po prostu straciłem. A jak się podnieść w ogóle po takiej porażce? Ja pamiętam, jak Artur Szpilka opowiadał po walce z Kownackim, że bardzo ciężko to przeżył, że nawet nie chciało mu się z domu wychodzić. Myślę sobie, że ten szybki powrót to będzie dla ciebie takie, takie antidotum, ale jak ty spędzałeś ten okres bezpośrednio po walce? Ech, jak weszliśmy z żoną i rzuciliśmy torby na środku przedpokoju to przez tydzień nawet ich nie ruszyliśmy, tylko był telefon, pojedzenie, dzieci same chodziły do szkoły, wszystko zrobiły same, my po prostu nie byliśmy w stanie funkcjonować. No ale tak gdzieś po tygodniu stwierdziliśmy, że no życie toczy się dalej. Jak przed tym pojedynkiem, jakby wiedziałem, że wsparcie kibiców jest bardzo ważne, ale nie wiedziałem jak jest ważne. I nieraz jest tak, że otwierasz internet i tam nic nie może znaleźć dobrego. To jak ja otworzyłem swoje media społecznościowe, wszedłem na różnego rodzaju strony internetowe, poczytałem komentarze, to było to tak budujące i tak, że to w jakiś sposób pomogło nam dużo szybciej wrócić psychicznie. Eee, próbowałem umawiać się na wizyty z psychologiem, z psychiatrą. Eee, jakieś konsultacje miałem, ale tak naprawdę to nie miało wielkiego znaczenia. I wydaje mi się, że to jest walka z samym sobą, ze swoim wnętrzem. I zacząłem na to, mimo wszystko, patrzeć jako, na, jako sukces. Ktoś może powiedzieć, ale sukces nie zdobył pasa. Natomiast samo dojście do tego pojedynku jest sukcesem, bo jak popatrzy się na statystyki, no to nie wiem, 1% dochodzi do walki o Mistrzostwo Świata, procent tych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z boksem, myślę, że to jest o wiele mniej. O wiele mniej na pewno. Ech, no i to na pewno, to na pewno mi nam pomogło. Ja miałem taką refleksję, bo jakby z perspektywy dziennikarskiej, też takiej kibicowskiej, no bo znamy się kupelat. lat. Myślałem sobie po walce, cholera jasna, boję się, że ten masternak będzie chciał karierę zakończyć. Ale potem, jak zacząłem, jak wylądowałeś we Wrocławiu i widziałem tych ludzi, którzy cię wspierali, to pomyślałem sobie, no nie, nie skończy tej kariery, bo widzi, jak natchnął w pewnym sensie kibiców. W tym bokserskim środowisku, które umówmy się, bywa czasem takie smutne, prawda? A, a tu nastąpiła taka reakcja, że wiedziałem, że ty się w pewnym sensie uzależnisz od tego wsparcia gigantycznego, jakie otrzymałeś przed walką, jakie otrzymałeś po walce. Z pewnością tak. No, ten pojedynek traktuję w rodzaju odkupienia w podziękowaniu kibicom, ale też, tak jak już wspomniałem, Chcę to zrobić dla, dla dzieci, dla siebie, dla swoich najbliższych. I to, że tutaj bardzo mnie wsparło miasto Wrocław. Dlatego wracam też we Wrocławiu. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo jednak człowiek w swoim życiu, jeśli byłby sam, nieraz komuś. Kogoś się pytasz, że ktoś ma, jest milionerem, kupuje sobie wyspę i tak dalej, chce być przez samotny, ale samotny chcesz być przez chwilę. Tak naprawdę jak popatrzysz na głębię naszego życia, to my żyjemy dla kogoś. Dla siebie człowiek nie umie bo dla siebie jesteś nic nie wart. Zazwyczaj człowiek sam siebie nie traktuje. Traktujesz się siebie przez pryzmat opinii innych. I to, a prawo do poprzedniego pytania, jakby to odbicie od, od społeczeństwa e, wróciło do mnie po pojedynku i to spowodowało, że e, zakończyć w takim momencie swoją karierę, to myślę, że teraz człowiek wiadomo, męczy się psychicznie z tym wszystkim, by się odczuł może przez chwilę byłoby mi łatwiej. Natomiast myślę, że po roku pojawiłaby się zawsze taka myśl: A mogłem spróbować jeszcze raz, a mogłem wykorzystać ostatnią, ostatnią szansę. No jednak nie dałem sobie tej możliwości, nie zrobiłem tego. I yy, myślę, że nie można traktować ust jak cztery litery. I trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. I jeśli powiem koniec, to będzie koniec, ale to będzie <laughs> moja decyzja bardzo dojrzała, przemyślana. Nie kieruję. <laughs> to są ważne słowa, dlatego gardło zawodzi. To będzie decyzja taka, która, która powiem Amen, i to będzie Aman, bo w życiu jest sport. Jest życie i jest życie po życiu. I myślę, że nie tylko jako zawodnik, ale mogę już tu głośno powiedzieć, jako trener, będę miał sporo do zaoferowania i po karierze czynnej zawodniczej będę chciał być czynnym trenerem. A ile dajesz sobie czasu jeszcze w boksie jako zawodnik? Ja myślę, że ten rok będzie dla mnie bardzo ważny i. i, i no. Po, po 40 na pewno, na pewno nie chciałbym yy, dłużej walczyć, dlatego że teraz na przykład często mówi się, że ktoś mówi, czuje regres, czuje, że nie ta wydolność, nie ten refleks, już pewne rzeczy ustępują z wiekiem. A ty jesteś najlepszy tak naprawdę w tym A, wieku. A mi wydaje się, że teraz, no nie wiem, ta walka, nazwijmy to, że wyszła trochę z marszu. Ja wczoraj zrobiłem 10 sparing sparring z trzema różnymi chłopakami, którzy są bardzo mają wymagający styl. Ja tak naprawdę 10 rund wytrzymuję z marszu. No nie, no owszem, trenuję do jakiegoś czasu. Nie powiem, że nie. Ja bardzo sumiennie i zawsze poważnie traktuję to, co robię na sali. Na to jest jakby taka wydolność mojego organizmu, wydaje mi się, że w tym momencie osiągnęła szczyt. Twoja historia w pewien sposób natchnęła ludzi. To mnie trochę zaskoczyło, że po tylu latach, akurat przed tą walką ale to była walka o Mistrzostwo Świata ona ludzi natchnęła. I tak naprawdę, gdyby ktoś miał pisać scenariusz bardzo ciekawego filmu, to napisałby go dokładnie w ten sposób, że przegrywasz w bardzo niefortunnych okolicznościach walkę o mistrzostwo świata, upadasz, wstajesz, dochodzisz do kolejnej walki o mistrzostwo świata i zdobywasz ten tytuł. I wtedy powiedziałbym, że to jest historia, która jest gotowym scenariuszem na, na filmie. I podejrzewam, że taki film, mimo wszystko, cały czas chodzi ci po głowie, skoro decydujesz się, żeby tę karierę kontynuować. No, generalnie wiem, że aktualni mistrzowie Sparowałem mnóstwo rund, mam przesparowane z mistrzem federacji WBC, Gaworem czy Melkomianem. Tam. Już sam nie wiem, jak on się teraz nazywa. Melkomian, zdaje się. I teraz ostatnia walka. Sparowałem z Joanem Pablo Hernandezem z Marco Hukiem z innymi mistrzami świata, i ja nie czułem się, że jestem od nich gorszy. Nie czułem się, że tak jak kiedyś na przykład na początku to było z Tomkiem Adamkiem. Jak miałem lat 19, 20, no to wchodziłem do ringu i czułem przepaść poziomów sportowych. I to wiedziałem, że to kompletnie nie jest jeszcze mój czas, to nie jest jeszcze mój poziom i że no, nie mogę z kimś takim rywalizować. Natomiast ten późniejszy okres uświadomił mi to, że przy odrobinie szczęścia jestem w stanie to zrobić. I dalej wierzę, że to zrobię. Myślę, że w pewnym sensie ty i tak możesz czuć się sportowcem spełnionym, biorąc pod uwagę to, skąd wyszedłeś, to, gdzie zaszedłeś. Chyba jakbyś się zastanowił wtedy, wychodząc z domu, mając te lat 16, tak, i zaczynając karierę bokserską, no to w pewnym sensie jest to spełnienie twoich marzeń. Ten etap, do którego doszedłeś, mimo, że wciąż brakuje w nim kropki nad i. No, no to właśnie... My, ludzie, jako społeczeństwo, jesteśmy przyzwyczajeni do, do tych wielkich nagród, do tych do pasów, do medali, do, do wszystkiego. Ale tak naprawdę ta cała droga, którą tą podróż życiowa, tak naprawdę w tym jest dużo bardziej istotna, dużo ważniejsza. I jeśli, jeśli patrząc na to bez tej wisienki na torcie. No to osobiście uważam, że mój tort jest piękny, jest wielki, jest obszerny, jest smaczny, jest udany. I jeśli by ktoś wtedy, jako z perspektywy chłopca szesnastoletniego, No wiesz, to wszystko było i, i dalej jest inspirujące, tak? Ech, widzisz, z wiekiem robię się coraz bardziej miękki. To taką karierę, jaką zrobiłem, brałbym po prostu w ciemno. Nigdy, nigdy nie sądziłem, że będę pięściarzem zawodowym. Nigdy nie sądziłem, że będę mistrzem Polski. Pamiętam jako ta kadra to było coś dla mnie takiego wyjątkowego. Ech, to środowisko, że wiesz, Patrzysz na Mistrza Olimpijskiego, witasz się, yy, cała telewizja, że siedzisz i, i kogoś oglądasz w telewizji. To wszystko dla mnie było po prostu taką magią. A teraz ja mogę rozmawiać jak równy z równy z ludźmi telewizji, z ludźmi biznesu, z ludźmi sportu. To, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. I to cię napawa dumą, ja to widzę. I, I no wiesz, jak ktoś rodził się w stolicy, w Warszawie, to on dzisiaj, nie wiem, w aucie patrzy, tam jedzie jakiś, nie wiem, aktor, sportowiec. Jest czy bliżej coś. wielkiego świata. Tak, no widzę. A co ja widziałem, jak y, wyszedłem ze swojego domu? Pola, słyszałem ptaki, sąsiada swoje gołębie, które hodowałem, króliki, to dla mnie telewizja, to wszystko to było takim światem, coś, jakąś magią. I teraz, e, dlatego mi jest ciężej zrozumieć pewne, pewne rzeczy, że teraz jakby młodzież kompletnie tego nie szanuje. I teraz jak ja dostaję na przykład takie wiadomości, że ktoś mi pisze, że on ma zamiar pójść na salę, żebym ja mu wybrał buty, buty bokserskie, które są najlepsze, to ja mistrza Polski zabywałem w trampkach. I no, no to takie dla mnie było nie, nie, nieosiągalne, niemożliwe. I no mówię, uważam, że moja kariera, moja historia jest piękna, wspaniała i jeśli nawet nie zdobędę pasa, ale mam kilka naprawdę cennych zwycięstw. Mam też kilka bardzo dobrych walk i myślę, że kiedyś, może nie ja, ale myślę, że moi przodkowie będą ze mnie dumni. No pewnie tym bardziej to doceniasz właśnie z racji tego, że zaczynałeś od zera, że wyszedłeś z niczym. No inaczej jednak człowiek traktuje życie, jak jest chowany w, szklarni w szklarnianych warunkach, a inaczej, jak o wszystko musi walczyć. No, dla pięściarza walka no. jest rzeczą normalną, ale, ale no. twoje życie generalnie to jest walka. No, kiedyś Roberto Duran powiedział, że no, że jednak sport takim jakim jest boks, lubi biedę, że to jest bardzo trudny sport i jeśli ktoś ma wygodne życie, to nie jest w stanie się poświęcić. To boks, to jest, to jest samotność, to są, to jest... Y bym powiedział więzień dla chętnych. No i w takim więzieniu jesteś. No i ten, te więzienie z jednej strony są bardzo trudne i koszmarne, ale z drugiej strony są wyjątkowe i bardzo człowieka rozwijają wewnętrznie. I to jest teraz trudna dla mnie sytuacja, że teraz... Bardzo dużo ludzi niszczy boks jako sport, i, i na, nasze wielkie postacie polskiego boksu po prostu plują tej dyscyplinie prosto w twarz, która ich wychowała, która dała im wszystkie dobre materialne itd. I oni nie pielęgnują tego, co tak naprawdę w życiu dało im wszystko. Bo jeśli by nie boks, to co niektórzy yy, mieszkaliby tam, gdzie ja się urodziłem. I, I to jest przykre, bo boks jest bardzo szlachetną dyscypliną. I ja często podkreślam, yy, co nazywamy promocją boksu. Bo teraz jest ktoś krzyczy głośno, i tak dalej, jest rozpoznawalne. Jego nazwisko świeci, prawda? W sposób Dziwnym światłem, brzydkim światłem, takim bym powiedział, bardzo prymitywnym, ale świeci. I to wszyscy widzą. Natomiast, jeśli popatrzymy teraz na to z drugiej strony, czy to jest promocja, czy to jest antypromocja, bo teraz. Która matka, patrząc na kogoś, kto zachowuje się w sposób bardzo niekonwencjonalny i odbiegający od takiego normalnego wychowania, puści swoje dziecko, by przebywało w takim środowisku? Tutaj posłużę się na przykład nie wiem, nazwiskiem kliczko. Może ktoś go lubić, może ktoś go nie lubić za styl, za sposób bycia, że jest nudny i tak dalej. Natomiast jako matka, kobieta, świadoma, popatrzy i mówi, to jest mistrz świata? To, to jest bokser? To ja chcę, żeby moje dziecko poszło na salę i przebywało właśnie z takimi ludźmi. I to jest promocja sportu. 18 lat jesteś w zawodowym boksie. Aż tak długo? Aż tak długo. To jest połowa twojego życia. No, jak tak. się w ogóle motywować dalej po, po tylu latach? No bo to jest tak, jak mówię, połowa życia spędzona w boksie, a przecież jak się z tobą rozmawia, nawet tu i teraz, to widać, że, że, że ty nie jesteś wciąż nasycony. Wiesz co? To jest trochę styl Roz... życia po prostu. Rozmawia się... Idzie mi na trening się bardzo łatwo, dlatego że to jest już pewien schemat mojego życia. Pewien nawyk. Pewien nawyk. Przez tyle lat ja większość swojego życia ćwiczę. 18 lat jestem boksem zawodowym. Bokserem zawodowym. Wcześniej byłem jeszcze w boksie olimpijskim. 3 lata. Byłem jeszcze kulturystą, ćwiczyłem taekwondo, więc od, nie wiem, 12 roku życia pocy się, pocy się średnio raz dziennie, więc no, nie umiałbym teraz żyć inaczej i próbuję to zaszczepić w swoich dzieciach, żeby, no, żeby dbali o, 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 o swoje ciało, żeby swoje ciało traktowali jak przyjaciela, żeby swoje ciało... Yy, yy, rzeźbili takim dłutem życiowym, żeby, żeby to ich ciało było ich sprzymierzeńcem, bo to jest bardzo ważne. Estetyka życia jest bardzo ważna. Boże, jakie my tematy por poruszamy. To, czy my nie jesteśmy za poważni? Czasem może tak trzeba. No ja myślę, zwłaszcza że... Zwłaszcza po to była tak Ja myślę, że boks jest taką dyscypliną, która wymaga szacunku i respektu, bo bo nikt sobie nie zdaje sprawy, jak wychodzisz i, i wiesz, po szóstej rundy nie masz, nie masz e, zbytnio siła, ktoś ma dosłownie kamienie w pięściach i, i idzie na ciebie i wali cię a to z jednej, a to z drugiej. I żeby nie złamać się psychicznie, to naprawdę trzeba mieć trochę serca i charakteru. Więc e, myślę, że ta walka we Wrocławiu. Będzie pełna na trybunach i właśnie będziemy przeżywać sportowe emocje, takie emocje, które zapadają w pamięć i, i boks jeszcze będzie miał swoją, swoją świetność. Dlatego chciałbym Cię uświadomić, choć pewnie tego jesteś świadomy, że tak naprawdę Ty, Łukasz Różański, Michał Cieślak, na Was w pewnym sensie spoczywa odpowiedzialność, żeby spróbować ten polski boks. Wydźwignąć, choć moim zdaniem jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż kilka lat temu, to już ubiegły rok pokazał, ale, ale Wy jesteście takim ostatnim plemieniem tego starego, dobrego boksu, które no nie ma się co oszukiwać, jest już bliżej końca kariery niż, niż początku, ale może jeszcze trzeba właśnie na tym finiszu wycisnąć maksa. Tak Ty, tak Łukasz, tak Michał trochę młodszy. No, czasu mamy niewiele, ale to nie zawsze czas jest decydentem o sukcesie i. I nieraz y, Juan, Juan Manuel Marquez, prawda? Tam dosłownie całą karierę gdzieś tam próbował się przewidzieć i fakt, że tam już był nawet Mistrzem Świata. Natomiast, natomiast karierę tak naprawdę zaczął poważną chyba po 35 roku życia w tak niskiej kategorii walkowej, jak, w jakiej był. Więc. Yy... Więc tutaj myślę, że zdążę jeszcze zawalczyć po raz kolejny o Mistrzostwo Świata. I, 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 i polski boks. Z jednej strony można powiedzieć, że faktycznie przeżywa jakiś, jakiś e kryzys. Ale jest też odbicie. Co Ale jest też odbicie. No ja ostatnio prowadziłem kilka seminarii. I no na sali nie wydawało się. Przychodzi do mnie młodzież i mówi proszę pana, ja mam jutro walkę. Jaką pan by mi akcję po, e, polecił, która by mi jutro pomogła zwyciężyć? Jak słyszysz takie coś, to jest naprawdę piękne. To jest właśnie, mi tak patrzą, mówię o Boże, widzę siebie <grytanie> sprzed lat. Tak, bo no bo dostaję też wiadomości takie, że on dodał zdjęcie i prosi o lajka, że dla niego to ważne, dla mnie tylko pięć minut. Ja mówię, chłopie, rozbój Sportowy, to szuka się na sali nie w mediach społecznościowych. Więc mamy tą młodzież i myślę, że musimy się skupić na kucharzach, bo w Polsce mąki pięknej, uważam, że mamy piękną młodzież, jest mnóstwo. Tylko gorzej jest z kucharzami i, i trzeba szkolić nie młodzież, ale kucharzy, żeby, żeby z tej mąki ulepiły piękne rzeźby, bo. Przechodząc trochę w kręgi kulinarne, to dobry kucharz z mąki, ze złej mąki potrafi zrobić przyzwoitą pizzę. A jeśli będziesz miał dobrą mąkę, a będzie zły kucharz, to nie wiem, czy coś z tego wykombinuje.